Jesteśmy w Centrum Historii Zajezdnia na wystawie Odra Most, Odra Granica. Przedstawiamy Państwu najciekawsze eksponaty. Epilogiem na wystawie Odra Most, Odra Granica jest wrocławski akcent. To jest opowieść o orędziu biskupów polskich do biskupów niemieckich, którego autorem był wrocławski arcybiskup Bolesław Kominek. W dokumencie tym wspomniano granicę na Odrze i Nysie, nazwano ją zresztą gorącym żelazem. Kominek doskonale rozumiał, jak istotnym problemem w relacjach polsko-niemieckich jest kwestia granicy. Wydaje się jednak, że ten dokument istotnie wpłynął na relacje polsko-niemieckie i na akceptację granicy na Odrze i Nysie po stronie niemieckiej. Warto jednak dostrzec, że ten dokument spina jakby obie opowieści na tej wystawie, ponieważ Kominek, myśląc o relacjach z Niemcami, nie myślał tylko i wyłącznie w perspektywie politycznej czy w perspektywie tylko granicy, ale myślał o znaczeniu obu tych narodów, obu tych państw w rozwoju cywilizacyjnym chrześcijańskiej Europy. Dokument to jest fotokopia oryginału przechowywanego w archiwum archidiecezji kolońskiej. I to jest dokument, który polscy biskupi podpisali podczas czwartej sesji Soboru Watykańskiego i przekazali biskupom niemieckim. Jako trzeci widnieje podpis arcybiskupa Bolesława Kominka po prymasie Stefanie Wyszyńskim i arcybiskupie Antonim Baraniaku.